Woda w mieście często jest postrzegana jako problem. Rzecz, którą trzeba jak najszybciej z przestrzeni miejskiej, z krajobrazu miejskiego usunąć. Tymczasem w nowoczesnym podejściu zupełnie odwracamy tą logikę i tą filozofię i staramy się zrobić wszystko, żeby wodę w przestrzeni i krajobrazie miejskim jak najdłużej zatrzymać. W klasycznym podejściu do odwodnienia miasta stosujemy szarą infrastrukturę. Problem jest taki, że odprowadzamy duże ilości wody, pojawiają się podtopienia, ale pojawiają się też okresy, kiedy jest susza miejska, rośliny, zwierzęta nie mają wody. Dlatego zielona infrastruktura pozwala poprawić czy naprawić szarą infrastrukturę i stosowane są łącznie. Dzięki zielonej infrastrukturze jesteśmy w stanie zatrzymać dużą ilość wody w tkance miejskiej. Stosowanie zielonej infrastruktury również przygotowuje nas na potencjalne zmiany. Przede wszystkim zmiany klimatu, które no tak naprawdę nie wiadomo, jakie zmiany modelu opadu przyniosą. Czy to będą opady bardziej intensywne, dłuższe, może będą też okresy bez opadu. Natomiast system elastyczny, który się po angielsku ładnie nazywa resilient, czyli przygotowany na wszelkiego rodzaju zmiany, no zawsze jest systemem lepszym. I zielona infrastruktura jest takim buforem, taką gąbką, która pozwala na zwiększenie elastyczności tego systemu. I my w Fundacji Sędzimira przede wszystkim staramy się proponować rozwiązania proste, tanie, które każdy mieszkaniec, każdy nawet uczeń, właściciel posesji może u siebie wprowadzać. Promujemy i proponujemy rozwiązania najprostsze, tak zwane ogrody deszczowe. Inspiracja przyszła z Sydney, z Australii, gdzie projekt 10 tysięcy Rainwater Gardens od lat właściwie się toczy i miasto w ten sposób wspiera lokalną społeczność w budowaniu takich obiektów. Ogrody deszczowe to rozwiązanie bardzo proste. Jest to właściwie w formie skrzynki drewnianej, zainstalowanej na wylocie rynny, albo w formie niewielkiego wykopu wypełnionego żwirem i obsadzonego roślinnością. Wszystkie warianty tych ogrodów deszczowych polegają na tym, że woda deszczowa zamiast być odprowadzana do kanalizacji jest zatrzymywana no właśnie w mini ogrodzie. Rośliny pobierają tą wodę, odparowywują ją, rosną, żywią się na tej wodzie i no, odpływ do kanalizacji jest dużo mniejszy. Zwłaszcza te duże ilości wody są okresowo zatrzymywane. Problemy z podtopieniami, problemy z przeciążeniem kanalizacji są zmniejszane. Oczywiście to wszystko działa pod warunkiem, że tych ogrodów deszczowych jest dużo w przestrzeni miejskiej, dlatego 10 tysięcy w Sydney. No my jeszcze nie mamy takich osiągnięć, ale w wielu miastach tworzymy pilotażowe obiekty, tworzymy pilotażowe ogrody deszczowe. Poza korzyściami hydrologicznymi jest wiele korzyści społecznych. Ludzie się angażują w budowanie tego typu obiektów, angażują się w obsadzanie ich roślinnością, w pielęgnowanie. Często ten efekt społeczny, tworzenie silnej społeczności może jest nawet ważniejszy niż efekty hydrologiczne.